No dobrze, powiedzcie mi. Tak. Bracia. Postawiłem taką tezę, że no, w obecnych czasach w historii jazzu bracia rzeczywiście mogą zrewolucjonizować niektóre zjawiska w polskim jazzie. Bałdychowie to raz, Smoczyńscy to dwa byli. Ale oczywiście. Bałdychowie to nie brat i siostra? Nie, Bałdychowie to nie brat i siostra, to jest brat i brat. Grzegorz Bałdych i Jadek Bałdych. Siostra. I do tego obaj skrzypkowie. Znaczy, jest jeszcze siostra. No, być może, ale nie wiem, czy ona jest artystycznie aktywna. Tak czy owak, myślicie, że to jest jakaś szansa? W ogóle skąd się biorą takie zjawiska typu bracia i to tak aktywni jak wy w historii jazzu ostatnich lat? Mi się wydaje, że to się bierze z tego, że bracia wychowują się razem, mają te same inspiracje, mają, słuchają tej samej muzyki, siedzą w tym samym pokoju, ta sama kultura, to samo środowisko, więc to chyba naturalne. Jasiu. No tak, no. Jak się mieszkało z bratem? No znakomicie, długo. Myśmy mieszkali razem 20 lat, tak. To on teraz we wszystkich zespołach też się razem udzielamy, więc bardzo dobrze. No, mi się wydaje, że takie rzeczy funkcjonują. Czasami jest tak, że jeden brat się decyduje pójść w tym kierunku, a drugi zajmuje się zupełnie czymś innym, bo mamy też takie przypadki, znam braci, którzy jeden jest muzykiem, drugi nie, a po prostu sporadycznie czasami zdarza się, że bracia po prostu obydwaj w kierunku zdążają, i się udaje jakoś. No to było tak rzutem po serio, zapytam was... Cześć chłopaki. Będziesz w radiu. Cześć chłopaki. Zapytam teraz poważnie zupełnie, bo właściwie wasze drogi się tak rozeszły w pewnym momencie, bo Mateusz robił swoje, co prawda z dużą pomocą brata na swoich płytach kwintetowych, ale z drugiej strony ty dosyć mocno zacząłeś współpracować z Urszulą Duziak w jej bandzie w Polsce, a więc właściwie te drogi się rozchodziły. Nagle pomysł na zupełnie nowy projekt, organowo-skrzypcowy, tak mówimy to chyba ująć, skąd się wziął pomysł na ten projekt? Graliśmy, szczerze mówiąc, ze względów finansowych się chyba wziął za pierwszym razem, bo żeśmy grali koncert w ogródku w Starogardzie Gdańskim i nie było finansów. Nie było tam możliwości, żeby przyjechał cały zespół, więc tak wymyśliliśmy, że możemy spróbować w takim składzie. Graliśmy wówczas z Arkiem, z Kulikiem na Wemnach i okazało się, że to fajna kombinacja, której nie znaliśmy i chyba nie znamy do dnia dzisiejszego, czyli Hammond, skrzypce i Wemna. To jest konfiguracja, no ja przynajmniej się nie spotkałem nigdy z taką konfiguracją. Okazało się, że fajnie to działa, że fajnie działa język taki właśnie Coltrane'owski, którym się interesuje. Coltrane'owski to jest przeżony na instrumentarium, w którym taka muzyka no rzadko jest spotykana, a nawet w ogóle. No a do tego jeszcze biorąc pod uwagę, że właściwie w historii polskiego jazzu takich prawdziwych hammondzistów to było dwóch, może trzech, z Krzysiem Sadowskim i Wojtkiem Karolakiem obecnie, obaj zresztą aktywni, no to w ogóle organy Hammonda chyba w Polsce od samego początku historii polskiego jazzu nie były specjalnie popularne. No pewno tak, ja siebie nie śmiem nazywać hammondzistą, bo to jest taka moja pasja, ale pasja, którą trochę używam tak doraźnie, jak jest zapotrzebowanie, aczkolwiek bardzo żałuję, bo to jest piękny instrument i chciałbym móc poświęcić mu trochę więcej czasu. Natomiast no, jakoś tam faktycznie to tak wyszło, że gram na tym dosyć dużo i jest fajnie. Historia myślę dlatego nie pozwala, bo jest to inaczej trochę, na przykład wiadomo, że symfoniści grają na flecie, grają na klarnecie i te instrumenty są wbrew pozorom bliżej tym głównym instrumentom niż hamulat jest fortepianem. To są same różnice. Totalny przeskok, jak właśnie się gra w miękkiej klawiaturze. Nie zgadzają się rejestry. Zamiast lewą ręką podkładu gra się basowe walkingi, co nie jest prostą sprawą, więc mi się wydaje, że te takie bariery i te problemy związane z przechodzeniem z fortepianu na Hammonda powodują, że faktycznie mało osób sobie w tym wykorzysta. No i oczywiście przez wiele lat ogromny ciężar tego instrumentu, który był poważny problem. Organizacji jakichkolwiek koncertów. Teraz już jest dużo łatwiej, bo to można na części rozebrać.
i zwieść. Ale Leslie jest ciężkie, niestety. Jest ciężkie. Już podźwigałem trochę. Jest bardzo ciężkie. Mateusz, powiedz mi na koniec o swoich dokonaniach takich solowych, bo przecież dwie kwintetowe płyty, znakomicie oddające ducha muzyki Johna Coltrane'a, Zbigniewa Seiferta. Czy Zbigniew Seifert wciąż będzie obecny w najbliższym czasie w twojej muzyce? Będzie na pewno w prawykonaniu koncertu na smyczki, na orkiestrę smyczkową, sekcję jazzową i skrzypce jazzowe. Prawykonanie odbędzie się 5 listopada w Krakowie, na które zapraszam wszystkich. No ale myślę, że duch Seiferta cały czas jest dla mnie i cały czas jest w muzyce, którą gram, co może można było dzisiaj też usłyszeć. Mam taką nadzieję.